Dzień dobry Państwu. Nazywam się Rafał Grodzki i przyjechaliśmy tutaj z przyjaciółmi z Warszawy do Was, aby zostawić Wam kilka takich dobrych informacji, tak naprawdę jedną dobrą informację. I ta informacja, którą Wam dzisiaj zostawimy, to wiecie, ona nam przyniosła prawdziwe życie, ona nam przyniosła w ogóle taki sens życia. Sens życia i w ogóle świadomość tego, że tak naprawdę jesteśmy ludźmi, którzy tak naprawdę nie umrą nigdy, bo to chyba jest naprawdę najważniejsze w życiu każdego człowieka, bo w końcu nie jesteśmy jak te zwierzęta, tylko jesteśmy ludźmi, którzy oczekują na coś większego niż tylko to życie tutaj na ziemi, którzy wierzą w Boga i wierzą w to, co On tak naprawdę zrobił. My jesteśmy ludźmi, którzy spotkali się w tym życiu tutaj z prawdą, która zmieniła ich życie. I ta prawda ma na imię Jezus. Ja jestem człowiekiem, który zainteresował się w swoim życiu akurat w momencie, kiedy moje życie było ruiną, ja zacząłem zadawać sobie pytania, zacząłem się też trochę bać, taki był mój przypadek, ale zacząłem sobie zadawać pytania, co będzie ze mną dalej, bo ja się troszeczkę bałem. I jesteśmy ogólnie ludźmi, którzy, wiecie, nie żyją według takiego przysłowia, które kiedyś moja babcia cytowała, że w tej wierze urodziłem się i w niej umrę, tylko myśmy się zainteresowali może nie tyle tą wiarą, co Jezusem Chrystusem, który 2000 lat temu wykonał potężną robotę. Ja jestem człowiekiem, który w 2014 roku poniósł taką życiową porażkę. Ja byłem od małego w ogóle ciekawy świata, ciekawy wszystkiego, co jest wokół. Gdzieś się w tym życiu pogubiłem, gdzieś w tym życiu pobłądziłem. W 2014 roku wylądowałem w zakładzie karnym i na tym się skończyły moje mądrości życiowe, ale wiecie, ja zawsze wiedziałem, że popełniam błędy i zawsze wiedziałem, że jest Bóg, tylko nie znałem Boga i nie znałem konsekwencji swoich błędów. Jak każdy człowiek w tym kraju, byłem wychowany w religii katolickiej, chodziłem do kościoła, bo mnie tam rodzice prowadzili, ale nic więcej w tym życiu z tego nie wynikło. Wiecie, my jesteśmy nauczeni czegoś takiego, że rodzimy się w tym kraju, jest nam zapodana taka a taka religia, wykonujemy tą religię, chodzimy do kościoła, staramy się być dobrymi ludźmi, mamy jakieś tam sakramenty i wydaje nam się, że jest wszystko okej. Ale tak naprawdę no nie jest wszystko okej, ponieważ tak naprawdę liczy się to, jak człowiek podejdzie do tego, co zrobił Jezus. Tak naprawdę, jeśli nie zbadasz sprawy Jezusa, jeżeli nie staniesz się w tym życiu tutaj na ziemi naprawdę wdzięczny i nie uwierzysz w to, co zrobił Jezus, no to nie jest dobrze. Ja powiem Wam, że w pewnym momencie swojego życia zacząłem badać tą sprawę Jezusa, zacząłem się tym interesować i wiecie, ja jestem człowiekiem, który bardzo wnikliwie przygląda się temu, co go otacza. Ja też zacząłem się przyglądać religii, w której jestem wychowany, w której jestem urodzony. Zauważyłem bardzo wiele sprzeczności, kiedy sam zacząłem czytać Biblię. Wiecie, do mnie nie przyszedł ktoś, jakiś świadek Jehowy, czy jakiś katolik, czy jakiś protestant i nie zaczął mi mówić, że tak się wierzy, a tak się wierzy. Ja zacząłem szukać Boga, zacząłem czytać Biblię, zacząłem badać ten temat i okazało się, że no naprawdę jest inaczej. Ale też zawsze dla mnie drugą rzeczą, która ma wielkie znaczenie, to jest świadectwo życia ludzi, którzy mówią mi o Bogu. Jak ty żyjesz? Jeżeli mówisz mi o Bogu, to twoje życie powinno być naprawdę życiem, które motywuje, podnosi, wzbudza zaufanie. I wiecie, ja nigdy tego nie widziałem wśród tych, którzy mi mówili o Bogu. Wśród tych kapłanów, wśród tych ludzi, którzy przedstawiali się jako przedstawiciele Boga. Ja w 2014 roku, z uwagi na to, że nie odnalazłem swojego sensu życiowego, znalazłem się w więzieniu. Ja w 2005 i w 2014 roku znalazłem się w zakładzie karnym dlatego, że zacząłem żyć po swojemu, po prostu. Zacząłem
Wyrwałem się na ulicę już jako 20-letni człowiek. Okradałem ludzi, handlowałem narkotykami. Byłem zwykłym bandziorem. Myślałem, że złapię świat za nogi. Ale ja po prostu byłem zwykłym młodym człowiekiem, który popełniał tego rodzaju błędy. Jedni błądzą w jeden sposób, drudzy błądzą w inny sposób. Ja błądziłem w taki sposób, że uzależniłem się od narkotyków, handlowałem w tym kraju narkotykami, jeździłem do krajów trzeciego świata, do Kolumbii, do Wenezueli, żeby tam kręcić lewe interesy i po prostu błądziłem, ale wiedziałem, że błądzę. W 2014 roku, kiedy znalazłem się już w zakładzie karnym, ja już wtedy wiedziałem, że nad moim życiem ciąży jakieś fatum, które ja sobie sam zgotowałem i wiedziałem też, nie znając oczywiście Boga, że jest źle. Nie znając Boga myślałem, że po prostu kiedy ja umrę na tej ziemi, zostanę ukarany, osądzony za swoje grzechy i pójdę do piekła. Taki miałem obraz i tak mnie nauczono i tak miałem prawo myśleć, ale ja otworzyłem słowo, otworzyłem Biblię i zacząłem czytać. I przeczytałem, że Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię 2000 lat temu i zapłacił swoją krwią, swoim skatowanym i zbitym ciałem za moje błędy. I teraz, co to oznacza, że On zapłacił? Co to oznacza? To oznacza, że mnie uratował. To oznacza, że wszystkie moje grzechy i wszystkie moje błędy, które w życiu popełniłem, zostały mi przebaczone. Ja kiedy to przeczytałem, to bardzo to dotknęło mojego serca. Bardzo to dotknęło mojego serca. Ja wtedy zrozumiałem, że nie stanę na sąd i że nie będę osądzony, skazany i ukarany za to, że w swoim życiu błądziłem. Przyjaciele, prosta decyzja mojego serca i mojego w moim życiu sprawiła to, że ja stałem się obywatelem nieba już tutaj za życia na ziemi. I wiecie, to jest cały w tym sens i cały w tym sedno, że człowiek może zostać zbawiony tylko i wyłącznie za życia tutaj na ziemi. A udowodnię wam to prostym z Biblii, prostą historią, która miała miejsce na krzyżu Golgoty. Pamiętacie? Jezus Chrystus, kiedy wisiało obok Niego dwóch złoczyńców. Jeden Mu złorzeczył, a drugi powiedział: Ty jesteś prawdziwie Synem Bożym. My tutaj słusznie jesteśmy, ale Ty niesłusznie. On uwierzył wtedy w Niego w ostatniej chwili swojego życia. Czy On spełniał dobre uczynki? Nie! On został skazany na śmierć za to, że kogoś zabił. Został skazany na śmierć za jakiś swój błąd życiowy. Ale On w ostatniej chwili, wisząc na krzyżu koło Jezusa, uwierzył w Niego. I Jezus powiedział: Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Czy ten człowiek spełniał dobre uczynki? Czy Jezus mu powiedział: Musisz iść na 1000 lat do czyśćca? Nie! On uwierzył i Jezus powiedział: Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Czy to nie kłóci się z całą teologią, która jest nam wmawiana od małego? I gdzie jesteśmy uczeni, że musimy być dobrymi ludźmi, musimy sobie zasługiwać, musimy to, musimy tamto. Ta historia z tym złoczyńcą na krzyżu, który został zbawiony w ostatniej chwili swojego życia, który niczym sobie nie zasłużył, który nie wydeptał ścieżki do kościoła, który był zwykłym grzesznikiem, ale w ostatniej chwili swojego życia uwierzył, który nie poszedł do czyśćca, bo Jezus mu powiedział: Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Drodzy przyjaciele, sens życia i sens naprawdę wiary i prawda, która jest jedyna, polega na tym, że zostaliśmy zbawieni 2000 lat temu przez Jezusa Chrystusa. I teraz w naszym życiu rozchodzi się tylko o to, czy my to przyjmiemy jako dar, czy my uwierzymy w to, że zostaliśmy zbawieni za darmo, tylko dlatego, że Bóg nas pokochał i nie chciał, abyśmy skończyli w piekle. Tylko On przyszedł na tą ziemię i tylko On mógł załatwić temat naszego zbawienia i załatwił. Jeżeli tutaj za życia uwierzysz w to, staniesz się wdzięczny. Uwierzysz, tak jak my uwierzyliśmy, że wiemy, my wiemy, że idziemy do nieba. Jesteśmy tego pewni, ponieważ to nam zapewnił Jezus.
Nie dlatego, że myśmy sobie zasłużyli. Jeżeli też w ten sposób wierzysz, jeszcze dzisiaj staniesz się obywatelem nieba. Jeszcze dzisiaj będziesz człowiekiem zbawionym. Ale jeśli będziesz szukał innej drogi niż to, co zrobił Jezus, niestety tak nie będzie. I czeka cię sąd za to, co w życiu złego zrobiłeś. Drodzy przyjaciele, jesteśmy ludźmi, którzy kochają Jezusa po prostu. To nie jest coś takiego, że przyszliśmy wam dzisiaj tutaj opowiadać jakieś niezrozumiałe historie i teorie. Jesteśmy ludźmi, którzy żyją na co dzień tym, że zostali zbawieni, którzy idą do nieba, którzy nie pokładają nadziei w tym, co na tej ziemi osiągną, jeśli chodzi o przetrwanie, o byt. My na to nie patrzymy, bo ziemia jest miejscem, które tutaj jest chwilowym, przejściowym, że tak powiem, jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi i jedyne, co robimy i co ma sens, to właśnie to, że stoimy dzisiaj tutaj i mówimy wam o tym, że jedyna droga do nieba jest w Jezusie Chrystusie i w tym, co On dla nas zrobił i w tym, że my w to uwierzymy. Prosta wiara, przyjaciele. Prosta wiara, nie jakaś religijna, zawikłana łamigłówka, w której nie wiemy, o co chodzi, ale prosta wiara w Jezusa Chrystusa, który nas tak pokochał, że przyszedł i wycierpiał krzyż i zapewnił nam miejsce w niebie. To jest wszystko, kochani. Kolejną dobrą nowiną jest to, że dzisiaj jesteśmy tutaj nie tylko po to, aby wam powiedzieć o tym, że dostęp do Jezusa ma każdy z was już teraz i już dzisiaj, że może zostać zbawiony. Ale o tym, że jest też uzdrowienie w Jego ranach i sińcach. 2000 lat temu Jezus został skatowany i została na Niego rzucona każda choroba po to, abyś ty dzisiaj mógł przyjąć uzdrowienie. Jeżeli chcesz zostać uzdrowiony, jeżeli chcesz zostać uwolniony z jakichkolwiek nałogów, przyjdź tutaj, a to się stanie. Ponieważ Jezus dokonał tego dzieła. Ponieważ Jezus 2000 lat temu rozchorował się każdą chorobą, abyś ty dzisiaj mógł wziąć uzdrowienie. Możesz zostać uzdrowiony przez nas dzisiaj. Drodzy przyjaciele, zauważcie, kiedyś to nie było takie bardzo dostępne. Kiedyś to mówiono o ludziach, którzy uzdrawiają, że to są jacyś nienormalni. Ale zauważcie dzisiaj, choćby nawet w kościele katolickim jest mnóstwo i coraz więcej uzdrowień, coś, co kiedyś było niedopuszczalne. Zauważcie, że pewne rzeczy nabierają realnego wymiaru u ludzi, którzy prawdziwie wierzą. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, możesz tutaj przyjść i możesz zostać uzdrowiony z każdej choroby. Jeżeli tylko chcesz, przyjdź do nas i weźmiesz swój cud, weźmiesz swój przełom, weźmiesz swoje uzdrowienie. Pozdrawiam.